te elity łacińskie zostały wymordowane, które przeszły tę edukację klasyczną, natomiast niższe warstwy społeczne nie miały do tego takiego dostępu i dlatego łatwiej było tym agresorom się do zwykłych ludzi dosłownie dorwać. Nawiążę do wykładów moich poprzedników. Tutaj wielokrotnie padało słowo marksizm, prawda? I tutaj kolega redaktor sam zaznaczył, że się do tego odniosę, bo oczywiście no, wiadomo, że żeby zmienić jakieś zjawisko, to najpierw trzeba je dobrze zdiagnozować i potem można opracować receptę naprawy. I oczywiście marksizm odgrywa tutaj olbrzymią rolę, ale musimy pamiętać, i to jest ważne, że to była tylko i wyłącznie jedna odnoga czegoś, co leżało dużo głębiej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w szczególności w świecie zachodnim to właśnie takie pokazywanie, że to jest marksizm, miało oczywiście odwrócić uwagę ludzi od tego, co się działo już wtedy na Zachodzie, prawda? My musimy sobie zdać sprawę z tego, że w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, dlatego, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co się działo na Zachodzie, i obaliliśmy komunę, jesteśmy z tego dumni, że obaliliśmy komunę, a jednocześnie otworzyliśmy szeroko drzwi na to wszystko, co przyszło do nas z Zachodu, a co wyrastało dokładnie z tego samego pnia, prawda? To była tylko i wyłącznie inna odnoga tej samej hydry i myśmy uwierzyli, że ten wróg był tutaj, a tam był nasz przyjaciel, prawda? A to była tylko i wyłącznie inna forma. I to jest ważne, dlatego że jeśli będziemy koncentrować się tylko na tym, co się działo właśnie w Związku Radzieckim, to nie będziemy patrzeć na to, co się w tym samym czasie działo w Stanach Zjednoczonych, na to, co robiło CIA, które prowadziło tutaj dokładnie takie same działania i co więcej na swoich własnych obywatelach, prawda? I można sobie zadać pytanie właśnie w czyim interesie to CIA w ogóle zostało stworzone i działało, prawda? I myśmy tutaj obalili komunę, po czym pozwoliliśmy na to właśnie, żeby to CIA tutaj weszło na całego i robiło co chciało i w tej chwili mamy to, co mamy. Czasu się nie cofnie, jest to jakaś lekcja do odrobienia, chodzi właśnie teraz o to, żeby przeprowadzić taki rachunek sumienia i uznać to, że daliśmy się oszukać, prawda? Daliśmy się oszukać, bardzo łatwo daliśmy się oszukać, ale musimy mieć świadomość tego, że mieliśmy do czynienia z profesjonalistami, z autentycznymi profesjonalistami i przeciętny człowiek był w dużej mierze bezradny w stosunku do tego, więc musimy mieć świadomość, co się stało, żeby też nie tkwić w swoich własnych iluzjach, żeby wziąć to na klatę, bo dopiero wtedy będziemy mogli pójść do przodu. I teraz takie krótkie właśnie pytanie, skąd to się wzięło, prawda? Gdzie jest to źródło? Filozoficznie, jakbym miała wskazać filozoficznie, gdzie ono się znajduje, to nie jest to Marx, dlatego że Marx był uczniem kogoś innego, o kim się właściwie nie mówi. Ja nie rozumiem, dlaczego się nie mówi. Chodzi o niemieckiego filozofa, i to niemieckiego, Ludwika Feuerbacha. Ludwika Feuerbacha, od którego Marx przejął wiele rzeczy, ale nie tylko Marx. Co było istotą właśnie filozofii Feuerbacha? Feuerbach orzekł, że wszystko to, co dotyczy życia nadprzyrodzonego, życia jakby niematerialnego, duchowego, to jest tylko i wyłącznie projekcja naszego umysłu. I teraz Feuerbach powiedział słowa, które Państwo znacie, ale do tej pory nie wiedzieliście, że to powiedział Feuerbach. Człowiek jest tym, co je. I to dosłownie. Człowiek jest tym, co je. Feuerbach był materialistą, ale w znaczeniu filozoficznym, czyli uważał, że istnieje tylko i wyłącznie materia, a wszystko, co nie jest materialne, to jest tylko i wyłącznie wymysł człowieka, to jest tylko i wyłącznie projekcja, a najgorszą projekcją, którą sobie człowiek stworzył, to jest Bóg. Bo Bóg
to jest coś, co sobie człowiek wymyślił i Bogu przypisał wszystkie najlepsze cechy, że Bóg jest doskonały, prawda, sprawiedliwy, mądry, wszechwiedzący i tak dalej. I w ten sposób doszło do tak zwanej alienacji człowieka. Człowiek wszystko to, co najlepsze, zaczął czcić w Bogu, a sam się w tym momencie poczuł taki malutki i bezwartościowy. I wtedy właśnie jakby ludzie się zagubili i zaczęli budować ten zły świat, prawda? Jakby patrząc na światy, żyjąc religią, czekając na jakiś raj, życie wieczne i odwrócili się od tego świata tu i teraz. I jak ludzie się odwrócili od tego świata tu i teraz, to przestali o ten świat tu i teraz dbać. No i wtedy właśnie zaczęło się, mówiąc takim językiem nowoczesnym, piekło dla ludzi, prawda? Ja to już oczywiście tak reinterpretuję, żeby to oddać tę główną myśl, bo to było kluczowe. To był nie tylko ateizm, to był cały ruch emancypacyjny. Tu chodziło o to, żeby człowiek się wyemancypował od swoich własnych projekcji, że ma jakąś nieśmiertelną duszę, że jest jakieś właśnie życie po życiu, że jest jakiś inny wymiar rzeczywistości. I to nie tylko dotyczy kwestii religii monoteistycznej, prawda? To jest dużo głębszy atak. To nie jest tylko kwestia ataku, nie wiem, na judaizm, islam, chrześcijaństwo. Ale nawet jak włączymy w to jakieś, nie wiem, religie wschodu, gdzie jest jakaś wiara, że jest jakaś jednak nieśmiertelna dusza i wędrówka dusz, reinkarnacji i tamten człowiek ma jakąś tam karmę, dług karmiczny i musi w kolejnym wcieleniu się ulepszać, prawda, bo inaczej w następnym wcieleniu będzie miał źle, to też jest jednak jakaś idea, która zmusza ludzi do tego, żeby patrzeć gdzieś dalej, prawda, jakimiś innymi kategoriami, że to nie jest kwestia tego tu i teraz, ale ja w swoich różnych działaniach muszę myśleć, co ja będę robił w tym moim następnym wcieleniu, prawda. Więc to był atak na w ogóle wiarę w to, że istnieje jakiś inny wymiar rzeczywistości. Czy to w postaci religii monoteistycznych, czy to w postaci jakiejś religii wschodu. Absolutnie po prostu istnieje tylko materia i jakiekolwiek mówienie, że jest coś innego, to jest atak na człowieka, prawda? To jest atak na człowieka, bo to ma odwrócić uwagę człowieka od tego jego życia, które ma tu i teraz. No oczywiście z tego wynika, że jedyne życie, które człowiek ma, to jest życie tu i teraz, prawda? Więc z tego oczywiście wynika, że chodzi o to, żeby to życie dobrze przeżyć. Czyli jak przeżyć? No właśnie przyjemnie przeżyć, prawda? No bo skoro nie ma nic innego, skoro nie mam innego życia, mam tylko to, no to chodzi o to, żeby to życie przyjemnie przeżyć. Jakby to jest to źródło, prawda? I Marx tutaj właśnie całą ten materializm, ale w znaczeniu takim filozoficznym, od Feuerbacha przejmuje. To jest jeden z najbardziej takich właśnie znanych i wiernych uczniów Feuerbacha. Ale nie tylko. Mamy potem Fryderyka Nietzschego, który mówi, Bóg umarł, prawda? Bóg umarł znaczy, że my już nie wierzymy w istnienie Boga, więc już nie kierujemy się Jego istnieniem, nie zadajemy sobie określonych pytań, żyjemy tylko tym, co jest tu i teraz. Mamy tutaj właśnie Nietzschego, z tej linii potem mamy Heideggera, mamy postmodernizm, więc tutaj właśnie mamy tę linię taką postmodernistyczną, która w tej chwili no jest tą jedną z dominujących. Jest trzecia linia, psychologii, prawda? Tutaj właśnie padały słowa psychomagia, psychologia, czy to behawioryzm, czy ta psychologia tak zwana właśnie humanistyczna, to się wywodzi właśnie z tego. Ten tak zwany humanizm Feuerbacha miał polegać na tym, że wyzwalamy człowieka właśnie z tych błędnych projekcji, gdzie religia jest chorobą umysłową, gdzie wiara w Boga jest właśnie formą alienacji, czyli jest czymś, co człowieka niszczy. I tutaj właśnie psychologia, ta, która wypływała z tego ruchu Feuerbacha, właśnie od filozofii Feuerbacha, no w XX wieku i obecnie odgrywała absolutnie kluczową rolę i jeszcze do tego wrócę. Ale co tu jest istotne? Istotne jest to, że nam się chce wmówić,
że to są kwestie religijne, że jakby pytanie o to, nie wiem, dusza, Bóg, że to są kwestie religijne, one nie mają nic wspólnego z wiedzą, z myśleniem, prawda? To jest tylko i wyłącznie właśnie jakieś tam kwestia wiary i religii. To nie jest tak. To jest kwestia pytania o prawdę. To jest kwestia tak naprawdę filozoficzna, prawda? Filozofia, umiłowanie mądrości. To jest pytanie o to, co jest prawdą. Kim ja jestem, prawda? To jest to fundamentalne pytanie, które napędzało rozwój ludzkości przez tysiąclecia. Napędzało rozwój kultury przez tysiąclecia, prawda? To było to ciągłe wyzwanie. Czy ten Bóg jest, czy nie jest? Czy jest osobowy, czy jest jakimś panteistycznym bóstwem? Czy ja mam tę nieśmiertelną duszę, czy nie? No bo oczywiście z tego pytania rodzi się kwestia tego, jak ja mam żyć, jakie ja mam decyzje podejmować, bo jeśli się okaże, że ten Bóg naprawdę istnieje, jeśli się okaże, że rzeczywiście ja tę duszę mam, jeśli się rzeczywiście okaże, że moje wybory mają wpływ na to, jak będzie wyglądało moje życie po życiu, to ja już teraz się zastanawiam nad tym, co ja robię, prawda? Bo może się okaże tak, że te moje wybory sprawią, że to moje kolejne życie, czy to w tej wersji powiedzmy wschodniej, czy to w wersji monoteistycznej, mają wpływ na to, co będzie w przyszłości, to ja się zastanawiam nad tym, co ja robię, prawda? Bo ja mam inną perspektywę. Albo przynajmniej, jeśli nie mam jakby, nie wiem, wewnętrznego przekonania, czy ten Bóg jest, czy nie ma, to przynajmniej mam gdzieś jakiś cień wątpliwości, a może jednak jest. I ten najważniejszy atak właśnie, który tutaj został dokonany, to było wmówienie ludziom, że to jest absolutnie pewne, że nie ma. I że to jest tylko i wyłącznie kwestia jakiejś religii, zabobonów i tak dalej. I jeszcze raz podkreślam, ja tutaj nie mówię z punktu widzenia religii czy teologii, bo jestem filozofem i mnie interesuje prawda. I jako filozof mogę powiedzieć, jako naukowiec, że z naukowego punktu widzenia te kwestie są otwarte, a co więcej, nauki, nie wiem, przyrodnicze absolutnie jakby nie mają narzędzi do tego, żeby odpowiedzieć na to pytanie. I tutaj właśnie dochodzimy do takiej postaci jak chociażby Harari. Co robi Harari? Jakby zwieńczeniem tego procesu, na początku którego stoi Feuerbach, na końcu tej drogi stoi Harari, który przychodzi i mówi: nauka już wszystko wyjaśniła. Nauka udowodniła, Boga nie ma, duszy nie ma, człowiek nawet umysłu nie ma, jesteśmy tylko strumieniem, prawda, świadomości, tylko jakimiś algorytmami i kompletnie niczym się nie różnimy od zwierząt, ba, niczym się nie różnimy tak naprawdę od maszyn. My się w ogóle niczym nie różnimy, nie wiem, nawet o jakiejś sztucznej inteligencji, prawda? I on to przedstawia, że to jest niby naukowe. I tutaj proszę zobaczyć, jaka to jest dywersja. Jaka to jest po prostu dywersja, gdzie używa się argumentu nauki, żeby sprzedać ludziom kłamstwo, które ma olbrzymie konsekwencje. Niedawno ktoś do nas napisał właśnie z komentarzem, że zna kogoś, kto był praktykującym katolikiem i po przeczytaniu Harariego z dnia na dzień stał się praktycznie ateistą, prawda? Jakby chodzi mi o to, jak to działa, prawda? Jak to działa, bo to jest bardzo przemyślnie skonstruowane, bo tutaj cały czas właśnie jest to odwoływanie się do autorytetu, prawda, nauki. To jest bardzo silny autorytet nauki. Tylko że to nie jest prawdziwa nauka, prawda? Dlatego że środowisko naukowe Harariego no, po prostu no, zjechało, prawda? Pokazując tutaj różne jego nadużycia. I to jest właśnie ta wojna przeciwko ludzkości, gdzie nieprawdę, kwestia tego, jakby kwestia jest otwarta, prawda? Są osoby, które, nie wiem, mają głęboką wiarę, są osoby, które jakby mają różne wątpliwości. Z naukowego punktu widzenia to jest kwestia otwarta. Trzeba zakładać, że może być tak, a może być tak. I generalnie jest to coś, gdzie każdy człowiek musi się z tym zmierzyć. Jakby każdy człowiek osobiście musi się z tą kwestią zmierzyć i zadać sobie to pytanie właśnie, kim ja jestem. To jest pierwsze pytanie, kim ja jestem, i drugie pytanie, jak mam żyć. To były zawsze te dwa kluczowe pytania, które napędzały rozwój w ogóle kultury, prawda? I to wszystkich kultur, także tej kultury właśnie, nie wiem, wschodniej, prawda? I wschodniej, zachodniej, chrześcijańskiej,
tak naprawdę wszystkich religii, zawsze kim jestem i jak mam żyć. I tutaj, jeśli staniemy na gruncie materializmu, bo to jest właśnie ta kwestia tego, tej psychologii, prawda? Ja bym tutaj, ja się skoncentruję bardziej na tym nurcie psychologicznym. Jeśli uznamy, że człowiek jest właśnie tylko kawałkiem materii, to Harari ma rację. Harari ma absolutnie rację. Jeśli nie ma nic innego, prawda? Jeśli w człowieku nie ma jakiegoś elementu, nie wiem, nieśmiertelności, czegoś, co wyrasta poza przyrodę, czegoś, co wyrasta ponad materię, to absolutnie ma rację. Jesteśmy tylko i wyłącznie kawałkiem przyrody. Jeśli wszyscy ludzie to są tylko i wyłącznie takie kawałki przyrody, to dlaczego człowiek miałby zasługiwać na jakieś lepsze traktowanie niż takie kurczaki, bo jakieś takie bojlery, prawda? Nie wiem, zwierzęta hodowlane, zaczipowane, każde, prawda, jakiś tam numerek, hodowla, kontrola. Dlaczego, prawda? Dlaczego mielibyśmy zasługiwać na coś lepszego? Jakby to jest to pytanie, które sobie filozofia zadawała. To były właśnie te pytania, którymi ludzie żyli. No i właśnie przyszedł ten moment, że ludzie sobie w ogóle przestali zadawać takie pytanie. I ta dywersja, bo to jest autentycznie dywersja, ona trwa już od wielu, wielu lat. Tutaj słyszeliśmy właśnie od pani, która zajmuje się oświatą, że ta deforma, bo to tak trzeba nazywać, to jest deforma edukacji, że ta deforma edukacji trwa 30 lat. To nie jest prawda. Ta deforma edukacji zaczęła się w latach 50. w okresie stalinizmu. Konkretnie była związana z osobą Bermana, który przeprowadził tą najważniejszą deformę właśnie edukacji w Polsce i tej deformy nigdy żadna władza po 89 roku nie cofnęła. Co więcej, nikt nawet nie mówił o tym, że tamtą deformę trzeba cofnąć. A co było właśnie esencją tamtej deformy? Esencją było właśnie zniszczenie wszystkich algorytmów cywilizacji łacińskiej, która opierała się na bardzo silnej edukacji, właśnie tym silnym elemencie filozofii, bardzo właśnie tą ważną podstawą edukacji klasycznej, edukacji tej, która budowała cywilizację łacińską, była filozofia, która uczyła logicznego myślenia, która uczyła autentycznie tego, żeby zadawać sobie pytania, która przypominała w ogóle ludziom o tym właśnie, że takie pytania są, że człowiek sobie kiedyś takie pytanie zadał, a kim ja jestem, a czy jest Bóg, a czy ja mam duszę, a jak ja powinienem żyć, a co to jest dobro, a co to jest sprawiedliwość, a co to jest prawda. To były te pytania i kurs filozofii służył temu, żeby właśnie człowiek został wprowadzony w te pytania, to dziedzictwo kulturowe, po to, żeby sobie sam te pytania zaczął zadawać, prawda? Filozofia miała uczyć myślenia. Filozofia nie służyła indoktrynacji. Filozofia pokazywała, jakie pytania ludzkość stworzyła, jakie były próby udzielenia odpowiedzi na to pytania, jakie były argumenty, które jakby pokazują, że pewne próby są bardziej przekonujące, inne próby są mniej przekonujące. I każde pokolenie było zobligowane do tego, żeby podjąć te pytania na nowo, żeby podejść do nich, prawda, też w świetle nowej wiedzy, bo wiedza naukowa przybywała, więc ta filozofia, te pytania filozoficzne były w ciągłym takim dialogu z tą wiedzą naukową, wiedzą empiryczną, doświadczeniem i to było to, co kreowało rozwój, co kreowało kulturę i co tworzyło ludzi myślących, ludzi wolnych, prawda? I ta najważniejsza dywersja, jakiej dokonano, to było właśnie odcięcie ludzi od całego tego poziomu. Odcięcie od całego tego poziomu, sprowadzenie ludzi do tylko i wyłącznie życia tu i teraz. Liczy się to, jak ja się teraz czuję, moje wrażenia. I kierunek jest taki, żeby człowiek autentycznie żył w jakimś takim strumieniu świadomości podłączony chociażby do smartfona, do tego docelowo do właśnie jakiejś wirtualnej rzeczywistości, metaversum, prawda? Żeby człowiek właśnie żył w takim strumieniu i był tylko i wyłącznie bodźcowany, po prostu programowany,
żeby tam nie było już nawet przestrzeni na to, żeby zadać sobie pytanie, a kim ja właściwie jestem, prawda? Tej przestrzeni w ogóle ma nie być. Jakby perfidia tego polega na tym, że mają być wyhodowani ludzie, w dużej mierze my już ich widzimy, i to jest najgorsze, my już ich widzimy, którzy autentycznie wydają się być już niezdolni do tego, żeby zadać sobie takie pytanie. A kim ja tak naprawdę jestem? Czy to jest prawda? A może świat jednak wygląda inaczej, prawda? Czy to jest odcięcie? Odcięcie ludzi właśnie od tego poziomu racjonalnego, od tego poziomu rzeczywiście związanego z wolną wolą, z tym, żeby umieć ćwiczyć się właśnie w swojej woli, tej umiejętności kierowania sobą. Wszystko jest po to, żeby ktoś z zewnątrz mógł ludźmi całkowicie sterować, prawda? I tutaj psychologia odegrała olbrzymią rolę, dlatego że jeśli się uzna, że właśnie nie ma tego poziomu racjonalnego myślenia, no to oczywiście pojawiła się olbrzymia przestrzeń dla behawioryzmu, prawda? Czyli właśnie sprowadzenia wszystkiego do jakichś takich odruchów, procesów, nie wiem, fizjologicznych. W ogóle tutaj ten nurt psychologii w dużej mierze uważa, że umysł to jest tylko i wyłącznie generowany przez procesy fizjologiczne. Mamy tutaj dokładnie odwrócenie, prawda? Jakby w tym świecie klasycznym uważa się, że to materia jest pochodna w stosunku do ducha, prawda? Jakby to duch stworzył materię. A tutaj mamy absolutnie odwrócony ten porządek, że to materia wytwarza jakąś tam formę umysłu i że tego umysłu to trzeba szukać w jakichś tam właśnie procesach fizjologicznych. No i ci naukowcy tak badają te procesy fizjologiczne, tam ten mózg skanują, prawda, to wszystko, co tam przepływa, bo chcą zrozumieć, jak to jest możliwe, że człowiek w jakiś sposób tam myśli, prawda, bo szukają tego umysłu właśnie na poziomie tej materii. I w momencie, jeśli właśnie uznamy, że człowiek jest tylko i wyłącznie takim kawałkiem materii, to oczywiście pojawia się przestrzeń do tego, żeby edukację zastąpić poprzez indoktrynację. I to jest właśnie to, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Nie ma już praktycznie edukacji, która uczy myślenia, która uczy właśnie tego, żeby kierować sobą, żeby zadawać sobie pytania, żeby formułować własne poglądy, autentycznie własne, przemyślany, prawda, gdzie ktoś sobie zadał trud, żeby przemyśleć jakąś kwestię i wyrobić sobie swoje własne zdanie. Zamiast tego mamy do czynienia po prostu z indoktrynacją. No ja tutaj odwołuję się jak zwykle do Huxleya, prawda, Nowego Wspaniałego Świata, bo tam mamy, to jest opisane, prawda, tam te dzieci leżą, bo wiadomo, rodziny już nie ma, te dzieci są tam odkorkowywane, one leżą na jakichś tam zbiorowych salach, no i mi się tam puszcza właśnie jakieś tam różne takie taśmy gotowe slogany, prawda, nie wiem, to jest takie, tamto takie, i to jest właśnie to indoktrynowanie, to jest to wgrywanie i ktoś taki potem już idzie właśnie w świat z tymi programami, które dostał, które mu zostały wgrane, ale nigdy nie dostał do ręki narzędzia z wyższego poziomu, żeby się zastanowić nad tym, a co ja właściwie myślę, a jak ja właściwie postrzegam świat, a jakie ja właściwie mam poglądy, a dlaczego ja tak myślę, jak myślę. To jest odcięte, to jest zakazane. I to jest właśnie ten świat, w którym żyjemy. I tutaj mój czas się kończy. Co jest tutaj ważne? Dlatego, że to zadziałało tak bardzo mocno, dlatego też, że jakby z drugiej strony rzeczywiście pewne kwestie były dość płytko, można powiedzieć, zakorzenione. Tak, te elity łacińskie zostały autentycznie wymordowane, prawda? Te elity łacińskie zostały wymordowane, które przeszły tę edukację klasyczną, natomiast niższe warstwy społeczne nie miały do tego takiego dostępu i dlatego łatwiej było tym agresorom się do zwykłych ludzi dosłownie dorwać, prawda? I teraz, jeśli chcemy z tego wyjść, to musimy właśnie to sobie uświadomić, że droga jest jedna, tylko i wyłącznie poprzez właśnie powrót do tego, żeby dać ludziom te narzędzia z wyższego poziomu, żeby ludzie sami zaczęli sobie zadawać to pytanie, prawda? Bo to jest naprawdę kwestia każdego, jakby każdy się z tym musi zmierzyć. Kim ja jestem, jak mam żyć? Nie da się myśleć za innych ludzi.
Jeśli chcemy indoktrynować, ludziom można wgrać wszystko, ale myśleć za innych ludzi się nie da. I moim zdaniem najważniejsze, co jest do zrobienia, to jest autentycznie jakby przywrócenie tej zdolności do myślenia i kładzenie nacisku na to, jeśli nie chcesz być indoktrynowany, musisz myśleć. Jeśli nie będziesz myśleć, to ktoś cię zaprogramuje, bo musi tak być, bo musi być jakiś porządek, prawda? Bo jakby każdy sobie robił co chciał, to rzeczywiście byłoby źle. Więc albo myślisz, albo ktoś myśli za ciebie. Innej opcji nie ma. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Będę niejako kontynuował, no bo jesteśmy razem w jednym, jako jedną mowę wygłaszamy razem z małżonką, tak, czyli żona mówi, a mąż najwyżej coś tam skomentuje, tak, jako taki bym powiedział głos poboczny do głównego wystąpienia. Ja w każdym razie chciałbym powiedzieć Państwu, podzielić się kilkoma refleksjami, oczywiście wiążącymi się tematycznie z tym, co tutaj było mówione. W temacie mamy upadek cywilizacji łacińskiej w wyniku i rola przekazów informacyjnych i psychologii tłumu. Myślę, że warto sobie rozebrać na szczegóły to pojęcie cywilizacji łacińskiej. Ja to oczywiście w tej chwili zrobię bardzo krótko, schematycznie i szybko. Wszystkich Państwa, którzy są szerzej zainteresowani tym problemem, zachęcam do mojej książki, która zresztą tutaj jest do nabycia, Zabójcy Zachodu, prawica i lewica niczańsko-heideggerystyczna. Pierwszy rozdział tej książki poświęcam właśnie tego, co uważam za istotę Zachodu, a co często określa się mianem właśnie cywilizacji łacińskiej. Dla mnie to są pewne synonimy, można się sprzeczać, czy są, czy nie są. Na potrzeby dzisiejszego wystąpienia i książki tak to zostało przeze mnie zdefiniowane. Bardzo często mówi się, że na cywilizację łacińską składają się trzy elementy. Filozofia grecka, prawo rzymskie i chrześcijaństwo. Ja powiem szczerze, ja się generalnie z tym zgadzam, aczkolwiek uważam, że te elementy niekoniecznie są w tej samej, bym powiedział, korelacji, w tej samej wartości natężenia. Dlatego, że jest bardzo często się spotyka takie wypowiedzi, że istotą cywilizacji łacińskiej jest chrześcijaństwo czy też katolicyzm rzymski. Szczerze mówiąc, ja się nie zgadzam z tym poglądem, dlatego że można być chrześcijaninem, katolikiem rzymskim, mieć zupełnie niełacińskie pojęcie prawa i nie mieć nic wspólnego z łacińską filozofią grecką, prawda? I być mówiąc po prostu ochrzczonym barbarzyńcą. Tak, ochrzczony barbarzyńca nie jest członkiem cywilizacji łacińskiej. Tak samo jak mamy na przykład taki kościół, właśnie dwa mamy kościoły w Chinach, oficjalny, prawda, ten katakumbowy, prawda. Generalnie powiem tak, ja szczerze mówiąc nie znam żadnego Chińczyka katolika, chociaż jest ich tam sporo, bo w Chinach zawsze wszystkich jest sporo ze względu na liczbę, jest to coś tam około 30 milionów z tego, co się orientuję, ale zakładam, że Chińczyk będący katolikiem, nawet tym wiernym Rzymowi, nie jest członkiem cywilizacji łacińskiej. On nie ma pojęcia o prawie rzymskim i o kategoriach prawa rzymskiego i nie ma pojęcia o filozofii greckiej. Na przykład może nie mieć zielonego pojęcia, że jest taka zasada jak lex retro non agit, prawo nie działa wstecz. Bo w Chinach zawsze działało wstecz i nikt nie widzi w tym nic nienormalnego. I fakt, że ktoś się ochrzcił, wcale nie zmienia tego spojrzenia na prawo. Dlatego też ja generalnie uważam, że można być członkiem cywilizacji łacińskiej i osobiście na przykład nie wierzyć w Boga. Pod warunkiem, że przyjmuje się konsekwencje tej wiary, czyli przede wszystkim całe zasady etyki. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że tam w drugim, trzecim pokoleniu następuje demoralizacja, prawda, odwrót od etyki i tak dalej. Powiedzmy, że okej. Okay. Ale to oznacza, że mogą istnieć osoby, które są niewierzące, a tą etykę mogą wyznawać. Zresztą widziałem jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej, tak, na stronie internetowej, zaskakujący taki, bym powiedział, tekst, mianowicie
wyniki takiego badania społecznego dotyczącego ochrony życia poczętego, czyli jak to w Gazecie Wyborczej nazywają aborcji. Otóż okazało się, że osoby deklarujące ateizm wcale nie odbiegają specjalnie poglądami na temat ochrony życia poczętego w stosunku do tych, którzy deklarują się jako katolicy. Wbrew temu, co się nam mówi. Dlaczego? No bo są to osoby, które prywatnie nie wierzą, ale równocześnie uważają, że istnieje coś takiego jak etyka, a podstawą tej etyki jest życie ludzkie. I można być niewierzącym i uważać, że życie ludzkie jest od momentu poczęcia i że tak powiem, czy człowieka zabijemy w wieku lat 50, 75, czy jak ma 3 miesiące, to jest to takie same zabójstwo. Innymi słowy, można być członkiem cywilizacji łacińskiej, nie będąc osobiście wierzącym w Boga. To, co jest najważniejsze w moim przekonaniu i co zresztą w tej książce Zabójcy Zachodu chciałem bardzo starannie pokazać, to jest przede wszystkim dla cywilizacji łacińskiej charakterystyczna rzecz, o niej również pisze Feliks Koneczny, dążenie do prawdy za pomocą rozumu. To jest istota rzecz. Do prawdy można dążyć za pomocą wiary. Można powiedzieć, że droga poprzez wiarę jest prostsza. Kościół po prostu przynosi, podaje gotowe prawdy wiary i nie trzeba się nad tym główkować, zastanawiać, przyjmuje. Ale do tych samych prawd można, czy podobnych prawd, inaczej gdzieś tam uzasadnianych, formułowanych, ale co do istoty podobnej, można dojść rozumem. I tutaj podzielę się taką osobistym wspomnieniem. Pamiętam, jak poszedłem na studia, studiowałem nauki o polityce, politologię to się wtedy nazywało, i na pierwszym roku mieliśmy filozofię. I między innymi na tej filozofii, na ćwiczeniach był, historia filozofii, był święty Tomasz z Akwinu. I powiem szczerze, nie mając jeszcze wtedy większej wiedzy o filozofii świętego Tomasza z Akwinu, bo to biorąc pod uwagę chronologię raczej było wcześniej, na pierwszym semestrze, pamiętam, że jak zacząłem czytać fragment Sumy Teologicznej, to wyszły mi oczy. Miałem bowiem takie poczucie, święty Tomasz z Akwinu, średniowiecze, no to będzie o Bogu, religii i o Kościele, no bo takie wyobrażenie, prawda, a o czym może teolog chrześcijański w średniowieczu pisać. I tam był taki fragment Sumy Teologicznej, który dostaliśmy do przeczytania na temat poznania prawa naturalnego. I pamiętam, jak zaskoczyło mnie to rozumowanie, bo ja się spodziewałem, że tam będzie, że Pan Bóg podyktował prawo naturalne, objawione i tak dalej. A Tomasz mówi tak, jak szukamy prawa naturalnego, to najpierw wchodzą w grę zmysły nasze, poznanie empiryczne, doświadczenie. Przeglądamy, że tak powiem, statystycznie można powiedzieć, czyli szukamy, jak ludzie o tej sprawie myślą. Czyli na przykład, jakbyśmy sobie dali taki przykład, kwestia, czy homoseksualizm jest zgodny z prawem natury, czy nie. Tomasz z Akwinu by nam powiedział tak. Najpierw musimy empirycznie sprawdzić, czy są hetero i homoseksualiści. I na przykład przebadaliśmy nasze miasteczko, dwie sąsiednie wsie, kraj, w którym byliśmy i stwierdzamy, że tam, nie wiem, 98% to są hetero, a 2% to są homoseksualiści. No i ktoś mówi święty Tomasz z Akwinu, że mógłby wtedy dojść do wniosku, że prawem natury jest to, że ludzie są hetero. No bo 98% do 2. Ale mówi Tomasz tak. Ale wyobraźmy sobie, że możemy mieć, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, próbkę badawczą niereprezentatywną. Może za rzeką i za lasem i za trzema górami jest jakieś inne społeczeństwo, gdzie proporcje są odwrotne. I wtedy ktoś, kto by tam mieszkał, doszedłby do wniosku, że prawem natury jest to, że dwóch facetów tworzy rodzinę. Długo by tam nie mieszkali. No właśnie. I teraz święty Tomasz z Akwinu mówi tak. Jak zebraliśmy sobie przy pomocy doświadczenia materiał empiryczny, to dowiedzieliśmy się tylko jednej rzeczy. Że są pary homo i są pary hetero. I tylko tego się dowiedzieliśmy. Teraz przychodzi drugi etap, przychodzi rozum. I rozum zadaje proste pytanie, a czemu to służy w ogóle, że ludzie łączą się w par? I święty Tomasz mówi tak, no łączą się, bo mają w tym wspólne życie, przyjemność, rozrywkę, te rzeczy, prawda, i tak dalej.
Okej, okay. Obydwa rodzaje par, można powiedzieć, ten wypełniają te warunki, tak. Ale mówi święty Tomasz z Akwinu, poza tym, że jest fajnie i przyjemnie i tak dalej, i nie wiem, tam ktoś herbatę zrobi nas choremu, prawda, i tak dalej, ludzie łączą się również w pary po to, żeby mieć dzieci, żeby była prokreacja. Ponieważ, mówi święty Tomasz z Akwinu, gdyby było 98% do 2% dla par homoseksualnych, to takie społeczeństwo w trzecim pokoleniu by liczyło 2% dzisiejszej populacji. A gdybyśmy znaleźli populację 100%, to w ogóle by wyginęło. Czyli z tego wniosek mówi święty Tomasz z Akwinu, że ludzie się łączą pary nie tylko dla frajdy i przyjemności, jeszcze musi być z tego, że się tak wyrażę, jakiś wymierny efekt nazywany przez niego ładnie prokreacją. I rozum nam mówi dopiero, że coś jest zgodne z naturą, a coś nie jest. Nie będziemy odpowiadali, która z wersji, bo tam nam YouTube potem bana da. Tak. Zostawiam to do Państwa inteligencji. Innymi słowy, cała jakby taka, bym powiedział, cywilizacja łacińska opiera się na tym, że prawdy szuka się rozumu. Kiedy scholastycy, święty Tomasz z Akwinu będą nam mówili o Bogu, to też będą używali argumentów rozumowych. Jest to cały ten scholastyczny argument, że świat, który oglądamy, jest światem racjonalnym. Zobaczcie, zresztą to udowadniają w tej chwili te wszystkie nauki biologiczne, chemiczne i tak dalej, matematyczne. Wszystko się da opisać w kategorii matematyki. Nawet informatyka w kategoriach, prawda, jakichś tam bitów, algorytmów, prawda, i tak dalej. Chemia pokazuje, biologia, że to wszystko się składa, prawda, z komóreczek, każda ta komórka jest racjonalnie i tak dalej. Wystarczyłoby zmienić jeden element i to przestawałoby działać. No to Tomasz z Akwinu by powiedział tak, skoro to wszystko jest racjonalne i racjonalnie działa, to możemy wysnuć, to jest ten element doświadczalny, prawda, że to wszystko jest racjonalne i widzimy to we wszystkich sprawach, możemy wysnuć z tego przypuszczenie, że jest jakiś rozum wyższy, który to stworzył. I musiał być to też rozum, bo inaczej nie stworzyłby tego racjonalnie. A Tomasz mówi tak, większość ludzi nie ma czasu na to, żeby takie rzeczy zastanawiać się, poszukiwać i tak dalej, dlatego tu przychodzi Kościół i po prostu podaje gotową prawdę, Boże objawienie. I teraz jakbyśmy sobie spojrzeli na historię cywilizacji łacińskiej, to bym powiedział tak. Mówi się bardzo często, że ktoś tak kiedyś wyliczył, że spory różne scholastyczne i prace scholastyczne, jak napisano w średniowieczu, to mniej więcej było to w stanie przeczytać wtedy ze zrozumieniem po łacinie jakieś w Europie całe jakieś 10 tysięcy osób. Nie jest to dużo, ale też pamiętajcie Państwo, że ta Europa wtedy liczyła procent tego, co w tej chwili liczy Europa, no na pewno nie liczyła tak jak dzisiaj 500 milionów ludzi, tylko pewnie liczyła, nie wiem, z 50. Więc jak to 10 tysięcy, trzeba by sobie razy 10 pomnożyć, czyli powiedzmy na dzisiaj to by było 100 tysięcy ludzi, którzy są w stanie to czytać ze zrozumieniem. A dlaczego reszta nie była w stanie tego czytać? Ponieważ nie miała wykształcenia, dlatego że musiała ciężko pracować. Dlaczego musiała ciężko pracować? Odpowiedź jest banalnie prosta. Przy ówczesnych warunkach produkcyjno-technicznych nie było możliwe, żeby wszyscy uzyskali wykształcenie. Pamiętam, znalazłem jakiś taki tekst jakiegoś średniowiecznego zakonnika, który użala się, jak chłopi ciężko pracują. No i jak, prawda, utrzymują siebie i utrzymują, prawda, klasztor, króla, szlachty i tak dalej. I mówi tak, no to jest straszne, że oni muszą ciężko pracować, na przykład nie mają czasu na naukę, ale jak oni by przestali pracować, zaczęliby się uczyć, to pomarlibyśmy z głodu. I można powiedzieć, że tutaj technika i nowoczesne metody wytwórczości dały ludziom szansę. Dlaczego? Dlatego, że zwiększyły radykalnie plony z hektara, zwiększyły sposoby wytwarzania żywności i innych dóbr i dzięki temu wszyscy mamy czas wolny. Nawet ci, którzy fizycznie pracują po 8 godzinach, nie 12, tylko po 8 przychodzą, mają sobotę, niedzielę, mają weekend, mogą, nie wiem, coś ciekawego obejrzeć, mogą przeczytać książki, nawet moje, prawda, czy mojej małżonki i tak dalej. Czyli
każdy z nas dostał czas, którego nie mieli nasi przodkowie, a w każdym razie 90% naszych przodków. I wydawałoby się, że procesy demokratyzacji powinny prowadzić do tego, żeby z tych 10 tysięcy, o których mówiono właśnie w średniowieczu, że jest w stanie zrozumieć świętego Tomasza z Akwinu, żeby ich się robiły miliony. Niestety tak nie jest. Dlatego, że ci, którzy tworzą świat nowoczesny, współczesny, zobaczyli dosyć szybko, że ogół ludzi, to, że dostał ten czas i może z niego korzystać, to wcale nie chce wykorzystać na lekturę. Nie chce myśleć. Ludzie nie chcą myśleć. Absolutnie nie chcą myśleć. Ludzie, ogół, i tu niestety można powiedzieć, że w tym sensie święty Tomasz z Akwinu się pomylił, mówiąc o tym, że wszyscy są potencjalnie racjonalni, znaczy potencjalnie są, ale nie przewidział tego, że większość nie chce tego rozumu wykorzystać. Większość chce Netflixa i włączyć głupawy film. Tak. Nie chce myśleć, tylko chce dostać gotowe, nie powiem informacje, papkę informacyjną. Tak. Dlatego, że ci, którzy rządzą dzisiaj światem, zauważyli, że większość ludzi nie kieruje się rozumem, nie próbuje myśleć, tylko wystarczy im to, że są namiętności, że są uczucia obrzydliwe, fajne, niefajne i tak dalej. Ja powiem Państwu tak, teraz taki przykład sprzed dwóch dni, czy wczoraj, nie, dwóch chyba dni, czy trzech. Ten słynny traktorek. Otóż ci, którzy rządzą, zobaczyli, że strajk rolników przeciwko tak zwanemu zbożu technicznemu, malinom technicznym, miodowi technicznemu i tak dalej, zza wschodu, wszystko tam jest techniczne, zauważcie Państwo, zaczął przybierać coraz bardziej na sile. I ludzie, nawet którzy nie zajmują się rolnictwem i tak dalej, zaczęli dostrzegać, no, że coś jest nie tak i jeszcze zaczęli dostrzegać, no, ten Zielony Ład Unii Europejskiej, to jest jakieś szaleństwo w oczach. No i w takiej sytuacji ci, co rządzą, zawołali PR-owców i powiedzieli, słuchajcie, trzeba odwrócić trend. Nie to, że przekonać ludzi, że Zielony Ład jest dobry i zboże techniczne z Ukrainy jest mniam-mniam. Nie. Trzeba ludzi wywołać namiętność. No i nagle wjeżdża traktorek, tak? Tam coś Putin pomóż, tam już nie pamiętam jak to dokładnie. Zrób porządek, tak? I uwaga, z flagą Związku Radzieckiego, tak? Szczerze, ja nawet nie wiem skąd taką flagę Związku Radzieckiego wziąć. To chyba z muzeum, nie wiem, tak? I wjechał taki traktor, i to jeszcze na Śląsku, żeby było fajnie. Ja tak, pierwsze co zobaczyłem, jak zobaczyłem na zdjęciu ten traktorek, moja pierwsza myśl, o, chłopaki z Abwery przyjechały. Tak. Ale sobie od razu myślę tak, dobrze, czemu to służy? Bo to jest tak głupie. Tak, szczególnie, że ta flaga Związku Radzieckiego. Że to jest tak idiotyczne, że niewyobrażalne. I tak sobie pomyślałem tak, no dobra, jest odwrócenie trendu. Tak, nie przez rozum, tylko przygotowanie się do namiętności. Nagle wchodzę na Twittera, wszystkie Pablo Moralesy, prawda, ten traktorek, prawda, cały Twitter. Wszystkie boty Twitter. Co, jak zrzuciłem, że to jest prawda, widzę kolegów z Abwery, od razu mi się pojawiło pełno botów z tym rzucających ten traktorek. Od razu biorę ten, patrzę, bo ja zawsze patrzę, ile taki ktoś ma obserwujących. I patrzę tak. 3 obserwujących, prawda, 13 obserwowanych, już wiadomo co to jest, bot, tak, automat. No to blokuje, tak, Pablo Morales już wszystkie, patrzę, mecenas Giertych, wszystkie. W sensie tak, no to teraz się rozpoczyna kontrakcja. No i patrzę, wyskakuje premier, uśmiechnięty, tak, i z uśmiechem mówi, prawda, jak to jest fajnie i nagle uśmiech się kończy i nie będą putinowskie tutaj agentura i trole i tak dalej wykorzystywać tego, tutaj z tego będzie militaryzacja przejść granicznych. Proszę Państwa, nagle się okazało, że wszystkie od razu media podskoczyły, prawda. Czytam w Gazeta Wyborcza artykuł jakiegoś takiego pana, co tam niektórzy go złośliwie wicemichnikiem nazywają, prawda, że tutaj proputinizm nie może być tolerowany. O cóż chodzi? O to chodzi, że mniej więcej z 80% Polaków to generalnie uważa, że żywność to jest z supermarketu.
No ja widziałem takie wpisy, że co to za różnica, przecież w supermarkecie się kupuje, czy to polskie, czy ukraińskie, to ma zaznaczenie, to w supermarketu przecież jest. Tak, no supermarket ma tak, ten rodzi po prostu tam, nie? Tak. No i w takiej sytuacji się, że tak powiem, rzucili prawdę, że to jest pro-putinizm i tak dalej. Innymi słowy, nagle nastąpiło odwrócenie trendu poprzez namiętność, nie poprzez rozum, namiętność. Bo przez rozum to trudno ludziom wytłumaczyć, że mają płacić dwa razy więcej za gaz i elektryczność bez Zielony Ład i mają jeść techniczny chleb z technicznymi malinami prawda, z Ukrainy. Tak, i robaki. Ale jak im się powie, prawda, rzuci to w ładnym haśle opakowane i tak dalej. I teraz zauważcie Państwo, co jest istotą problemu. To, że ja i pewnie większość z Państwa albo i wszyscy, jak zobaczyliście ten traktorek, to od razu Wasza pierwsza myśl jest, dobra, że to jest tak głupie, że nierealne i komuś to musi służyć. I ktoś to musiał podrzucić, tak. Ale problem polega na tym, że 80 czy 90% naszych rodaków są to takie, no, pelikany, które natychmiast łyknęły, tak, to co podały media i, prawda, to Ruscy, Putin organizuje, prawda, strajki i Tusk uśmiechnięty ma to uśmiechniętą policję na to wysłać, prawda, i skasować piątą kolumnę Putina w Polsce. No i to jest właśnie problem, że to jest porażka cywilizacji łacińskiej. Bo człowiek łaciński kieruje się trzema rzeczami. Rozumem po pierwsze, po drugie rozumem i po trzecie kieruje się rozumem. A jak ktoś nie używa rozumu, to tak jak powiedziała moja małżonka, to nie jest tak, że rozum jest nieużywany. Albo myślisz sam, albo ktoś myśli za ciebie. I oczywiście ci powie, że to jest fajne, ale to oznacza, że jego rozum mu powiedział, że tam jest jego interes, a niekoniecznie jest to twój. Dziękuję bardzo.